Dzień dobry. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Jakub Koralewski. Dzień dobry. I Piotr Żywiałkowski. Dzień dobry. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Małachowskiego w Płocku. Realizujecie pewien projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Opowiedzcie, co to jest za projekt i skąd się wziął na niego pomysł? Pewnie, to tak. To nasz projekt zajmuje się... Ogólnie cały projekt, całe też olimpiady zajmują się projektami społecznymi. Nasz projekt społeczny zajmuje się generalnie zaangażowaniem, zachęceniem osób młodych w naszym wieku, że tak powiem, od 16, tak naprawdę do 18 wzwyż roku życia, żeby po prostu te osoby zachęcić do otwarcia własnego biznesu, własnej działalności przedsiębiorczej, gospodarczej. I również też przekazujemy wiadomości dotyczące przedsiębiorczości, biznesu. To jest, i naszym celem też jest zachęcenie, no tak jak wcześniej powiedziałem, zachęcenie do otwarcia własnej działalności, czy też ogólnie posiadania własnej, większej wiedzy własnej, wchodząc jednak na ten rynek pracy w przyszłości, ale naszym głównym celem jest zachęcanie ludzi młodych do otwierania swojej własnej działalności, no i tak naprawdę uczestniczenia w tym życiu przedsiębiorczym. No i skąd się wziął pomysł? Pomysł wziął się w mojej głowie, ja jestem, że tak powiem, pomysłodawcą tego projektu. Narodził się on bowiem z momentu, kiedy przyszedł do nas, że tak powiem, osoba, że tak powiem, wysłannik. Mentorów tak naprawdę to był, tak? Zwolnionych z teorii. Mhm. Przyszedł do nas na aulę, przedstawił, czym są zwolnieni z teorii dokładnie. No i ja wiedziałem osobiście, czym są zwolnieni z teorii od pierwszej klasy liceum. Ale osobiście nie miałem chęci, żeby to zabrać i pomysłu, jak się zabrać dokładnie za projekt tak naprawdę. A jeszcze powiedzmy, w której klasie teraz jesteś? W trzeciej liceum. Ja jestem w drugiej. No i ale ostatecznie teraz w trzeciej klasie zebrałem już na tyle motywacji, żeby wziąć się jednak za ten projekt, bo jednak jest warto. Warto jest, bo sama też ta wiedza, którą się przekazuje innym, odbije się też, no tak naprawdę na każdym, kto nawet w najmniejszy sposób po prostu nawet muśnie się o nasz projekt, bo jednak myślę, że przekazuje każdy projekt, który jest organizowany w sposób naprawdę porządny, przekazuje tą wiedzę na najwyższym poziomie. Mhm. Więc w tym roku ostatecznie ja stwierdziłem, dobra, to jest ten czas. No i tak, ze swoim kolegą z klasy, akurat był ze mną na tej auli, bo byliśmy podzieleni klasowo bodajże, to zaproponowałem mu, czy chciałbym współpracować w projekcie. No i później, jak się mój kolega potwierdził, że chciałby, to sobie to właśnie wtedy sobie uświadomiłem, no dobrze, no to są, że tak powiem, zespoły są od 2 do 8 osobowych. No i tak, ja sobie pomyślałem, no dobrze, najlepszy zespół to jest do 4 osób. Mhm. No i pierwsze co, jak stwierdziłem, że pomysł jednak wypali, to tak naprawdę pobiegłem do swojego przyjaciela, do Kuby, czy chciałby wziąć udział. Kuba oczywiście się zgodził, bez mrugnięcia okiem. No, lubię takie rzeczy, na pewno to dla mnie jakoś coś do spełnienia, taką właśnie miałem myśl, że w jakiś sposób dzięki temu projektowi mogę się spełnić to, czym się interesuję, czyli właśnie polityką, biznesem. Przykładowo, mieliśmy spotkanie na uli, gdzie przedsiębiorcy z Płocka, z naszego miasta, mm-hmm. Przedsiębiorcy z Płocka opowiadali o swojej całej karierze, jak to wyglądało, czym tak naprawdę to się je. Czyli zaczęli od swoich tak naprawdę takich swoich początków tego, co byli potem, czyli jakieś minusy, wady danej branży. Oni akurat, tutaj akurat były, chodziło o cukiernię, prowadzenie własnej cukierni i tak naprawdę to... Zainspirowało was. Zainspirowało nas, ich działalność i nas to zainspirowało, żeby właśnie ich zaprosić. I zrobiliśmy takie spotkanie, podzieliliśmy to na 2 tury. Razem przyjęliśmy 240 osób. Myślę, że naprawdę to się wyszło nam to wspaniale, ludzie naprawdę byli tym zainteresowani. No właśnie, bo tutaj przejdźmy do realizacji waszego projektu. Co zaplanowaliście w ramach tej akcji? To tak, nasz projekt zajmuje się wydarzeniami społecznymi, wydarzeniami na żywo. I generalnie w planach od samego początku było zorganizowanie wydarzenia, czy to na auli Małachowianki u nas w szkole z uczniami, czy jednego, czy dwóch. To na początku mieliśmy taki, że tak powiem, no, delikatny zarys.
ale później jak to cały projekt zaczął się rozwijać, to już mieliśmy tak, to już tak naprawdę mieliśmy cały plan gotowy. No i w całym tym planie ostatecznie wyszło tak, że będziemy organizować różne, że tak powiem, spotkania, można by to powiedzieć, całe przedsięwzięcie, można to jednak powiedzieć, na tej auli z uczniami, bo to jest no, skuteczny sposób, bo jednak w tej naszej auli i szkole Małachowianki no jest, w Małachowiance jest naprawdę dużo osób jednak, no z 800 chyba uczniów. No to potencjał jest, ale też postanowiliśmy robić to, udzielać się w mediach społecznościowych. Mm-hmm. Prowadzimy Facebooka i Instagrama. No i tam wstawiamy najczęściej posty dotyczące czy wiedzy dotyczącej przedsiębiorczości, czy też współprac, które podjęliśmy z innymi przedsiębiorstwami, czy też ogólnie takich rzeczy, powiem tak, dotyczących samorozwoju. Raz się zdarzył post stricte, można by powiedzieć, motywacyjny. No i tak naprawdę tym się zajmujemy i to mieliśmy w planach. No i wiadomo też współpracę. Oczywiście, że jesteśmy projektem zajmującym się przedsiębiorczą i biznesem, to oczywiście współpracę, że tak powiem, z firmami stricte nastawionymi na biznes. No i tak naprawdę to jest to, co robimy. A jakie to są firmy, jeżeli możecie wymienić, pewnie, które wam pomogły? Firmy, które nam pomogły, to na samym początku był to Fitcake. Mm-hmm. Instytut Urody Maddalena, o ile dobrze powiedziałem. Tak, Maddalena. Dobrze. Mm-hmm. No i tak, jeszcze współpracowaliśmy z Meblami Woliński. Mieliśmy, że tak powiem, już nawet na naszych mediach społecznościowych mamy post, który obejmuje naszą współpracę, no właśnie, tak jak powiedziałem, z Meblami Woliński, z Solid Security, z oddziałem w Płocku, z kwiaciarnią Chuck Florist. I rozumiem, że właścicieli lub przedstawicieli tych firm zapraszaliście na te spotkania z uczniami? Że tak powiem, tak. Przyszła do nas właścicielka Instytutu Maddalena i właściciel tutaj cukierni Fitcake. I byli właśnie oni na tym naszym pierwszym spotkaniu w Małachowiance. Znaczy rozumiem, że takie storytelling troszkę, opowiadanie o swojej historii. Znaczy po prostu mówili bady, zalety swoich początków, jak to wyglądało u nich, wyglądały ich początki. Tak naprawdę opowiedzieli cały swój biznes, to co po prostu przeżyli, jaką dało im tą satysfakcję, jaki dały im to korzyści. Czyli nie zniechęcili was do przedsiębiorczości? Nie, nie zniechęcili, oczywiście. Znaczy, każda przedsiębiorczość ma swoje wady. Musimy o tym wiedzieć. No ale też ma wiele zalet. Jeżeli młody człowiek, faktycznie taki, nie wiem, dajmy na to my, chcemy założyć jakiś biznes, no to musimy wiedzieć o jakichś wadach i zaletach. Tak? No to po prostu też musimy, zachęcamy po prostu zainteresowaniem się tym. Na przykład na naszym Instagramie udzielamy wielu porad, nie tylko motywacyjnych, też o wiele odnośnie biznesu, z różnych tak naprawdę branż. I tak na przykład taki każdy człowiek w naszym wieku może coś już robić. No i naprawdę to nie trzeba być, nie wiadomo, jak wykwalifikowanym i dorosłym, aby móc po prostu coś takiego zacząć działać w jakiś sposób. A dlaczego według was pobudzanie przedsiębiorczości u młodych ludzi jest tak ważne? To tak. Zauważyliśmy generalnie z tego, co wyczytaliśmy, że udział osób młodych, patrząc przedział do 25 roku życia, nawet do 30, udział w biznesie w przedsiębiorczości jest naprawdę mały. A większość startupów organizowanych przez takie osoby, no upada, dokładnie mniej więcej 80%. No co jest jednak, że tak powiem, wskaźnikiem, który jest dość duży. No i naszym celem też było... I to, co nas motywuje, to jest właśnie ten cały wskaźnik i to, że osoby w naszym wieku mają ogromną chęć, naprawdę ogromną, nieważne z kim się porozmawia, to każdy mówi, że w pewnym momencie miał wizję o założeniu własnej działalności. No i to jest właśnie cała ta chęć i to, że jednak wiele osób w naszym wieku no nie ma tej wiedzy, a tym bardziej doświadczenia, to my chcielibyśmy tym naszym projektem właśnie przekazać to, co jest tak naprawdę niezbędne do samego otwarcia się tak naprawdę na rynek. Mhm. Ile czasu trwał wasz projekt? Projekt jeszcze trwa. Mhm. Projekt można zakładać tak naprawdę mniej więcej o ile się nie mylę, od połowy września, wtedy zaczyna się olimpiada i olimpiada trwa do 22 marca, ale że tak powiem, papiery na zakończenie projektu trzeba wysłać już 13, bo reszta czasu to są osoby, które zajmują się tym, że tak powiem, z góry, to reszta czasu to jest naprawdę, tych projektów jest bardzo dużo, bo to jest olimpiada na całą Polskę. Ogólnopolska, dokładnie.
Tak, i tych projektów jest naprawdę dużo, więc tyle czasu jest od odesłania, że tak powiem, formularzy zakończenia do faktycznego zakończenia całej olimpiady. No to jest ten przedział czasu, bo jednak te osoby zajmujące się tym muszą posprawdzać każdy projekt. Czyli tak naprawdę jesteście już na końcówce. Tak, to jest ostatnia prosta, dokładnie. Co dalej z tym projektem? Czy po zakończeniu olimpiady tegorocznej on się zakończy, czy macie jakąś myśl, żeby go kontynuować? Nie zakończy się, tak, no to na pewno, ale chcielibyśmy, przynajmniej był taki zarys, żeby zrobić jeszcze jakiś projekt. Ja z kolegą rozmawiałem odnośnie bardziej takich innych tematów niż biznesowych, bo na pewno to jest dla nas jakiś ten temat właśnie typowo stricte biznesowy. Jest dla nas bardzo fajny, bardzo się w nim realizujemy, ale też myśleliśmy jeszcze też o innych tematykach, bo naprawdę zwolnieni z teorii mają do wyboru zwolnionych teorii. To jest po prostu wielki wachlarz tych tematów. No i chcieliśmy bardziej po prostu wybrać totalnie inną sferę. Ale no, na pewno to naprawdę, jak się spotykamy, jak pracujemy, wiele nas nauczyło. Nie tylko to były spotkania, po prostu spotkania, gdzie łączyliśmy się przez Messengera na przykład i rozmawialiśmy sobie. Często też były jakieś kłótnie, jednak nas są te cztery osoby. Ale wiadomo, jak jest, zawsze jakieś kłótnie są. Ale też po to jest też mało, żebyśmy mogli się jakoś dogadać. Widzimy, że większe projekty po 8 osób, po 6, no mają z tym duży problem. Nas jest tylko czwórka i w ten sposób sobie dajemy radę. Ale na pewno po tym będziemy kontynuować znajomość i jakąś może wspólną tak pracę. Tylko sprostuję. Projekt w planach mamy jednak, kontynuowanie go co najmniej do zakończenia roku szkolnego, co najmniej do tych wakacji, żeby dociągnąć już po olimpiadzie ten nasz projekt, bo jednak wiedzy jest ogrom do przekazania, no a nie zdążymy jej przekazać tak naprawdę od momentu, w którym zaczęliśmy już tak na w pełni poważnie to robić, bo zaczęliśmy na początku tego roku. To te 3 miesiące to jednak jest... Trochę jednak tego czasu mało, więc planujemy dalej go kontynuować. A co będzie dalej, później, kiedy rozpocznie się następna olimpiada? Czy założymy nowy projekt? No czy nie? Czy dalej będziemy ten kontynuować? To się wszystko okaże. Czas pokaże. Dokładnie. Czy przygotowania do tego projektu utwierdziły was w przekonaniu, że założycie kiedyś własny biznes? Na pewno, na pewno. No, założę każdy się. Każdy z nas na pewno coś tam by chciał założyć. Ja na przykład... Miałem już wiele zarysów nawet przed projektem, to czego chciałbym robić w przyszłości, to chciałbym zrobić. Koledzy na pewno też taki mają, często o tym rozmawiamy. No, na pewno to jest jakoś coś dla nas ważnego. W takim razie nie dopytuję, jakie to są pomysły. Trzymam kciuki, żeby się udały. I bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli Jakub Koralewski. Dziękuję. I Piotr Żywiałkowski. Dziękuję ślicznie. Z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Małachowskiego w Płocku. Dziękuję i powodzenia. Dziękujemy. Dziękujemy.